W naszych wędrówkach po miejscach powrotów zdanych Polaków napotykamy Marię Curie Skłodowską. Przepraszam, co pani tutaj robi? Dzień dobry. Szukam obrączki ślubnej, bo mnie pamiątkowa mąż to by mnie zabił, jakbym zgubiła tu w Polsce. A co słychać u męża? Nie żyje. Usiądźmy może. Jak to się stało? No tak, bo to mało kto wie. No bo my z Piotrem pracowaliśmy w laboratorium, to był wtorek. I tak troszkę się poprztykaliśmy przy tych probówkach. Probówkach, o właśnie, wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa. I proszę pana, potem ja się wziąłem za kolbę, patrzę, a tu nie ma wódki, bo lubimy się napić. I mówię, Piotr, na zgodę, skocz po flaszkę. No i on wybiegł z domu, nie ma go, mija godzina, to wyszłam, bo taki monopolowy tam mieliśmy obok i patrzę, wychodzę, a tam zbiegowisko, dorożka i on leży, myślałem, że się upił beze mnie, a tymczasem okazało się, że w ogóle nie kupił, tylko od razu pod dorożkę i wtedy sama kupiłam tą flaszkę i tak. Bardzo współczuję. No już teraz mniej piję. Mhm. Tak obserwuję panią i czyżbyśmy się mieli spodziewać szczęśliwego wydarzenia? Nie, to już nie pierwszy pan mnie pyta. Nie, 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 nie. Bardzo chciałam, ale nie. To jest zmiana kuchni. Tu w Polsce... Inaczej niż we Francji. Inaczej. Schabowy. Pyszny zresztą. Ziemniaki. Ziemniaki. Kapucha. Bułka na schabowym. I piwo. Dużo tego. Piwo też, tak. No i rozpukło mnie. Co słychać o pani wynalazkach? No, wynalazłam nie jedno, jak wiadomo, ale szykuję teraz taką małą bombę, powiedziałabym. Przenośni. No, w przenośni. Jest pan pierwszy, któremu pokażę. Mam nadzieję, że nikt... Już świeci, prawda? Tak, a co to jest? Jeszcze nie mam nazwy, może się będzie to nazywało Warszawa, ale to jeszcze trwają badania, badam to, bo bardzo świeci i potrzebuję trochę teraz rozszczepialnego materiału do tego, żeby to połączyć. To dlaczego? Nie ma żadnego problemu przecież. No we Francji jest, nie ma. Tutaj w Polsce to... W grzybach tylko jest, ale to bym musiała bardzo zbierać grzyby, a nie lubię. A na Ukrainę nie mam przepustki. Aha. No ale przecież u nas na stadionie Ruscy handlują materiałem rozpuszczalnym. Przepraszam. Rozszczepialnym. Jak? Rozszczepialnym. Rozszczepialnym materiałem. O. Jak to Ruscy handlują? Ruscy handlują. Na jakim stadionie? No tu na stadionie 10-lecie. Można kupić? Wszystkie materiały rozszczepialne. Zaprowadzi mnie pan redaktorze? Bardzo proszę. To ja tylko wezmę kolbę z hotelu i... Dziękuję bardzo.